Oczywiście apel pana przewodniczącego, halo, Państwowa Komisja Wyborcza, czy nas słyszycie? To jest nawiązanie do tego, co wczoraj robili pan Joński, pan Szczerski, pan Szczerba. Natomiast no, mimo wszystko, nawet jeśli nas słyszy Państwowa Komisja Wyborcza, a pewnie nas słyszy, to już jest musztarda po obiedzie, bo na tym polega również błąd, który został już popełniony, że sprawozdanie Platformy Obywatelskiej zostało już przyjęte. Sprawozdanie innych komitetów wyborczych też zostało przyjęte, tylko sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości zostało odroczone, została odroczona decyzja w tej sprawie. I to już powoduje, że mamy wyłom, samo to procedowanie, że mamy wyłom w konstytucyjnej zasadzie pluralizmu politycznego. Jest taka fundamentalna dla państwa demokratycznego zasada pluralizmu politycznego, która ma trzy składowe: wielość partii, równość partii wobec prawa i demokratyczny charakter partii politycznych. I ta równość partii wobec prawa została już w tym momencie delikatnie zachwiana, bo tylko w naszym przypadku została odroczona decyzja i to pozwoliło na miesięczne igrzyska ze strony posłów Platformy Obywatelskiej, którzy ścigali się w tego rodzaju happeningach absurdalnych, jak wczorajszy pana Jońskiego i pana Szczerby, naciskając w ten sposób na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej. Możemy się umówić, szanowni państwo, i umówmy się, że nikt nie może wykorzystywać w kampanii wyborczej żadnej inwestycji, żadnego programu społecznego, żadnego programu rodzinnego, żadnego programu wojskowego, żadnych osiągnięć, czy to państwowych, rządowych, czy to państwowych, samorządowych, w żadnym wypadku. Umawiamy się. Tylko wtedy nie robi tego nikt. A nie tylko Prawo i Sprawiedliwość. Przykładów wykorzystywania inwestycji państwowych, rządowych i samorządowych w kampanii wyborczej po stronie naszych przeciwników politycznych jest mnóstwo. Zwracamy na to uwagę Państwowej Komisji Wyborczej. Dlatego jeśli w Polsce obowiązuje jeszcze konstytucja i jeśli w Polsce w związku z tym obowiązuje również zasada pluralizmu politycznego z jej częścią składową równości partii wobec prawa, to nie ma innego wyjścia Państwowa Komisja Wyborcza, jak tylko przyjąć sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości, tak jak to zrobiła w przypadku Koalicji Obywatelskiej i innych komitetów wyborczych. Bo jeśli nie, to rzeczywiście mamy do czynienia już z państwem, które działa zupełnie poza granicami demokracji, poza granicami pluralizmu politycznego. Im wolno, nam nie wolno. Skoro do absurdu sprowadzają tego rodzaju narrację, zgodnie z którą państwo powinno stanąć, zatrzymać się na czas od ogłoszenia kampanii wyborczej do wyborów, nie działać, nie organizować nic, niczym się nie chwalić, nic nie promować, to róbmy to wszyscy także samorządowcy, bo samorząd też jest częścią tego państwa. To nie jest odrębna władza autonomiczna. Władza samorządowa jest władzą państwową. Skoro jednak ten absurd oni praktykują i absurdalne happeningi urządzają, to musimy wejść w tą narrację. I dlatego, halo, Państwowa Komisja Wyborcza, czy nas słyszycie? Zawiadomiliśmy Państwową Komisję Wyborczą w sprawie pana Truskolaskiego, który w okresie od sierpnia do października 2023 roku, w okresie kampanii wyborczej parlamentarnej, używał w narracji, na spotkaniach z wyborcami, na spotkaniach wyborczych stricte, argumentów o wielkich inwestycjach samorządowych z publicznych pieniędzy w Białymstoku. Tego nie wolno robić. Skoro nie wolno robić PiS-owi, nie wolno robić również przedstawicielom Platformy Obywatelskiej. Zawiadomiliśmy Państwową Komisję Wyborczą w sprawie pana Nitrasa, pana ministra Nitrasa, który w ostatnich wyborach samorządowych agitował na rzecz kandydatki na burmistrza Gryfina, jednocześnie wręczając tam stypendia z pieniędzy rządowych, czyli z publicznych środków finansowych. I zawiadomiliśmy również Państwową Komisję Wyborczą w sprawie pana Marka Sowy, który w czasie kampanii wyborczej używał billboardów, materiałów wyborczych bez oznaczenia komitetu wyborczego. To wszystko to są, jakby patrzeć na narrację naszych przeciwników politycznych i nacisk, który jest na Państwową Komisję Wyborczą, działania nielegalne, które powinny być rzeczywiście przedmiotem badania ze strony Państwowej Komisji Wyborczej i powinny stanowić również, gdyby stanowiły w naszym przypadku, podstawę odrzucenia sprawozdania z kampanii wyborczej. Więc albo się bawimy, albo stosujemy prawo. Albo wszystkim wolno, albo nikomu nie wolno. Jeśli jeszcze w Polsce jest zasada pluralizmu politycznego, wielość partii, równość partii wobec prawa i demokratyczny charakter dla partii politycznych, to jutro Państwowa Komisja Wyborcza powinna przyjąć sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.